Witam serdecznie, Kijkowy Szlak, Słubickie Łąki. 19 luty 2014. Dzisiejszy temat to nie z każdej mąki będzie chleb. I oczywiście dotyczy się to jak najbardziej ludzi, z którymi chcemy rozpocząć współpracę, że nie z każdej mąki będzie chleb, nie każdy będzie ten biznes budował. Nie jest to biznes dla każdego, absolutnie. Każdy mógłby go, jak to często mówimy, mógłby go, ale musiał wykonać dużą, dużą pracę, wielką pracę gdzieś tam nad sobą. Dlatego nie każdy to będzie budował. Ale dzisiaj chcę powiedzieć bardziej to, znaczy oprzeć ten temat na narzędziach, na tym, z czego korzystamy. Bo spotykam wielu ludzi, którzy budują MLM, no i ludzi, którzy korzystają z przeróżnych szkoleń, co gdziekolwiek się tam pojawia, to oni już tam są, oni już tam muszą być, oni już muszą z tego korzystać. Każda nowa książka, która wychodzi, jakakolwiek książka związana z motywacją, z pozytywnym myśleniem, to już jest książka, którą oni muszą mieć, to jest podstawa i tak dalej, i tak dalej. Chodzi mi po prostu o to, że jakby wszystko ma swój cel. Nie wszystko służy wszystkiemu. Jeżeli chcesz wybudować MLM, chcesz wybudować wielki biznes, to książki pozytywnego myślenia ci nie wystarczą. Książka pozytywnego myślenia będzie zmieniać twoją postawę. I tyle. Wszystko będzie zmieniać twoje nastawienie do pewnych rzeczy. Natomiast nie sprawi, że będziesz dobry, nie wiem, w zapraszaniu, że będziesz dobry w follow-upie, że będziesz dobry w zamykaniu, prawda, czy w wprowadzaniu nowej osoby, że będziesz dobry w prezentowaniu zaraz, prawda, ona tego nie sprawi. Ona się przyczyni do pewnych rzeczy. Wszystko ma jakby swój cel, wszystko ma swoje przeznaczenie. Dlatego potrzebujesz poszukiwać materiałów, opierać się na materiałach, które mają cię uczyć konkretnych umiejętności. To jest bardzo ważne. Ja codziennie korzystam z książki pozytywnego myślenia, jakiejś kolejnej. Jakąś tam część sobie zawsze przeczytam. Jest to ważne, żeby sobie umysł pozytywnie nastawić. Ale pamiętam, kiedyś tylko na tym bazowałem. Czytałem Dale'a Carnegie, jak zrobić przyjaciół, zjednać sobie ludzi, prawda? Książka, która mnie tam nastawiała pozytywnie do ludzi, jak najbardziej, bardzo ważna była. Ale nic poza tym nie robiłem. I sądziłem, że to ma mi wystarczyć do zbudowania duplikowalnego biznesu. Duplikowalnego biznesu, który będzie no, potężnym, wspaniałym biznesem rozwijającym się w wielu, wielu miejscach. Nie wystarczy. Nie wystarczy. Nie z każdej mąki będzie chleb i potrzebujesz opierać się na tych narzędziach, które, jak mówię, uczą cię konkretnych umiejętności. Mamy dzisiaj tych narzędzi coraz więcej. Jeśli jesteś osobą anglojęzyczną, no to masz no, tą przewagę, no bo przewagę, prawda? Że możesz docierać bezpośrednio do źródła, możesz wpisać się na networkmarketingpro.com i być subskrybentem całej tej motywacji, którą Eric Worre wrzuca do sieci. Ponad 1000 filmików przeróżnych. Jeśli nie jesteś anglojęzyczny, no to proponuję ci, żebyś się stawał. Nic nie stoi na przeszkodzie, czy stawała. Po prostu rozpocznij naukę angielskiego. Kroczek po kroczku, na boku. Będziesz tego języka ciągle potrzebować. Coraz bardziej będziesz go potrzebować. W tym naszym świecie tak to po prostu wygląda. A tam jest ta fantastyczna motywacja, tam jest ta fantastyczna technika, tam jest to wszystko. Przekładamy to dzisiaj, to ustawiamy tutaj na ten język polski, żeby było to dostępne, chcemy oczywiście, ale kiedy masz dostęp do tego źródła, to jest rewelacja. Tylko pamiętaj, no nie z każdej mąki będzie chleb. Dlatego jeżeli dzisiaj jesteś na jakimś etapie budowania MLM-u i nie ma tych sukcesów jeszcze, które byś chciał czy chciała, żeby były, to zastanów się, czy przypadkiem z odpowiedniej mąki chcesz zrobić odpowiedni chleb. Czy tak naprawdę chcesz sukcesu tylko na bazie tego, że trochę poczytasz pozytywne książki codziennie, że trochę czegoś tam posłuchasz codziennie, że wpisałeś się na kolejny webinar, który gdzieś tam ktoś organizuje, który będzie mówił o czymś tam, czego posłuchasz, jest fajnie, ucieszyłeś się, mówi wow, rewelacja, no i dalej swoje generalnie robisz. Potrzebujemy dopasowywać pod te umiejętności, których chcemy nabyć, materiał, który studiujemy, który analizujemy. Absolutnie tak. Nie mam wątpliwości co do tego. No takie jest uczenie się profesji. Żeby stać się profesjonalistą, trzeba po prostu wszystkiego po kolei się uczyć. I dlatego są odpowiednie materiały, odpowiednie narzędzia. Tyle na dzisiaj, na ten kijkowy szlak. Tak, już wiosenka zagląda nam tutaj. Jeszcze parę dni lutego. No i zacznie się marzec, czyli już będziemy coraz bliżej tej kalendarzowej wiosny. Bo ta niekalendarzowa, naturalna to już się naprawdę zbliża. Do zobaczenia jutro. Hej.